Tydzień 23. W 23 tygodniu ciąży, licząc od zapłodnienia, czyli 25 licząc od ostatniej miesiączki, długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi 21 cm i waży ono 63 dekagramy. Dziecko nabiera coraz bardziej proporcjonalnych kształtów. Jego skóra jest różowa, pomarszczona i wciąż lekko przeźroczysta. Tak jak u noworodka, składa się z 5 warstw. Na zewnątrz jest warstwa rogowa, niżej kolejno warstwa ziarnista, kolczysta, podstawna i najniżej skóra właściwa. Pod koniec 23 tygodnia ciąży długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi 22 cm. Waży ono około 70 dekagramów.